Dzień dobry. Tym razem y, MAGA, y, czyli, y, ale to nie tylko o Stanach, raczej, raczej o y, świecie. Stany są po prostu mocarstwem numer jeden w dalszym ciągu, mimo tego, wszystkiego co Joe. Pekin Joe Biden usiłuje zrobić. Na szczęście, z tego, z tego co nam do dzisiaj wiadomo, generałowie nie dopuszczają go nawet, czyli wojsko nie dopuszcza go nawet do wejścia do budynku Pentagonu i jego współpracowników, więc miejmy nadzieję, że to tak dotrwa te najbliższe półtora roku do przejęcia, mam nadzieję, władzy przez Republikanów, naszej władzy ustawodawczej, czyli Zdobycie większości w Izbie i większości w Senacie. No i później, dwa lata później, objęcie prezydentury przez republikańskiego prezydenta. Mam nadzieję, że takiego bardzo, bardzo prawicowego, wspieranego przez Donalda Trumpa, bo ja cały czas uważam, że prezydent Trump nie będzie kandydował drugi raz na urząd prezydenta. No niektórzy twierdzą, że jest cały czas obowiązującym prezydentem, no więc nie jest. Nie jest to, że, to, że w naszych sercach jest i to, że wybory zostały oszukane to my wiemy, ale o tym, kto jest urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, głosują nawet nie wyniki wyborów, bo wtedy można byłoby podważając wyniki wyborów doprowadzić do zmiany prezydenta, ale głosy elektorskie. Głosy elektorskie zostały oddane na Joe Bidena i Joe Biden, zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, jest prezydentem. Niestety. I mimo całej świadomości tego, że jest to jedno wielkie oszustwo, musimy to zaakceptować, bo jeżeli nie dojdzie do jakiegoś przewrotu, albo rewolucji wewnętrznej patriotów, albo przewrotu wojskowego, to będzie cały czas urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a myślę, że do przewrotu jednak nie dojdzie, bo myślę, że oni też wszyscy czekają na przyszły rok, na listopad. Półtora roku to już naprawdę bardzo, bardzo niewiele czasu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co się dzieje na świecie. Najpierw z, z, z sprawy związane z, z bieżączką, czyli, czyli, ale taką nie do końca, wieczną bieżączką, bym powiedział. Z, z koronawirusem, z pandemią. Szwajcarski biskup. Ja w swoich tych. w tym przeglądzie prasy, który tak naprawdę robię, opieram się głównie na jednym źródle w tej chwili, na do rzeczy, bo przeglądy prasy. Które będę robił wkrótce, takie obszerne będą, ale to też, to też jeszcze nie w tym miesiącu, bo ja zapowiadałem już, że na kanale będą duże zmiany. Tak dokładnie powiem w filmiku 20 maja, co się będzie działo, zapowiem, co się będzie działo, ale to będzie pierwszy etap zmian. A przegląd prasy będzie jeszcze później, może miesiąc później, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Najpierw zobaczę, jak sprawdzi się ten nowy nowy rozkład kanałowy, jaka będzie Wasza reakcja na, na to, co się będzie działo, a przy okazji reakcji przypominam, proszę, słuchajcie, donaty, zaopatrzenie kanału, tam są dwa linki do tego i trzeci link, zrzutka, zrzutka tym razem już nie na Adam Becker, na The Profundis, to jest fundacja i projekt wydania drugiej części książki, Przypominam, pierwsza książka została już napisana, audiobook został znaczy został nagrany, przesłany do 60 kilku osób, które przyczyniły się do, jej, do jego powstania. W ciągu tygodnia dwóch będzie publikowany już na, na, na stronie, znaczy będzie do kupienia na stronie internetowej biało-czerwona.pl, która, która zafunkcjonuje w ciągu, no, mam nadzieję, 10 dni. Do końca, do końca maja według mnie na pewno. A później mam nadzieję, że trafi do szerokiego rozpowszechnienia. Chociaż nie jest to proste. Jak dzisiaj na live będę o tym mówił, układ jest zamknięty troszeczkę we, we wszystkim. Także w publikacji jest układ zamknięty. Trudno się niezależnemu rzuczkowi takiemu jak ja przebić przez, przez dystrybucję tak zwanych domów medialnych, które w tej chwili opanowały rynek. Ale o tym będę mówił dzisiaj na live. Zapraszam o 20.00. 30. Moi drodzy, w związku z pandemią, biskup, szwajcarski biskup Marian Eleganti skrytykował władze kościoła, które w obliczu pandemii działają w sposób zgodny z ogólną świecką logiką, co nie ma precedensu w historii. I to jest prawda. Niestety, duchowni polscy też się przyczynili do tego. Mój były Mój były biskup, czyli biskup Żywiecko-Bielski, jako pierwszy zamknął kościoły w zeszłym roku całkowicie. Kiedy w Warszawie jeszcze 50 osób mogło być w, w kościele, biskup Pindel, Nomenomen, zamknął kościoły i całą, tak naprawdę całą działalność, bo także Neokatechumenat, także wszystkie grupy, grupy działające w kościele katolickim. Zamknął działalność całkowicie. Zamknął kościoły, wykazał się no daleko idącą po prostu hmm, indoktrynacją świata przez świat świecki. Taki protestancki, bardzo bym powiedział, ale nie w tym znaczeniu protestanckim, charyzmatycznym, czy jakiego kościoła jak ja jestem w tej chwili, tylko taki protestancki, właśnie ten kościół, który już od dawna odszedł. Od Pisma Świętego, który wprowadza małżeństwa homoseksualne, adopcje homoseksualne, który toleruje absolutnie wszystko we wszystkich przejawach. Taki Kościół bardziej angielski, Kościół skandynawski, no i coraz większą, większą, większa część, prawie cały Kościół protestancki, niemiecki i, 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 i teraz znaczną część Kościoła katolickiego. Katolickiego w Niemczech. Tylko chrześcijańskie kościoły charyzmatyczne wydają się w tej chwili wyrywać z tego, z tego pędu, stawiając jednak na pierwszym miejscu wolę i słowo Boże. Ale o tym kiedy indziej. I on powiedział, że Kościół odpowiedział na pandemię zgodnie ze świecką logiką. Tak jakby. Nie kierował się już wiarą i wytycznymi, które przekaza przekazał nam, przekazuje nam Pismo Święte. Jakby nie było objawione. Także, no i, i on powiedział bardzo ważne słowa. Cały świat widział, że duża część Kościoła myśli i działa w sposób dość świecki, jakby nie wierzyła w skuteczność i obecność Boga, choćby w kontekście sakramentalnym. To są słowa hmm, przykre, ale prawdziwe. No ale to i tak, biskup, biskup eleganti w porównaniu do, w porównaniu do hmm, mojego ulubieńca, czyli, czyli arcybiskupa Wigano, arcybiskupa byłego, byłego hmm, hmm, nuncjusza papieskiego w, w Stanach Zjednoczonych to jest nic, ponieważ no. W, Arcybiskup Bigano uważa, że lockdown był po prostu pretekstem, czy jest pretekstem do uderzenia w wolność religii i kult katolicki. I tutaj jest jednoznaczna jego opinia, która mówi, że to jest, no, że kościół, kościół katolicki w tej chwili niestety kieruje się agendą masońską, i to jest przykre. Konferencja, która została zwołana w Watykanie. I na plakacie tej konferencji: Ręce Boga Ojca Adama z fresku Michała Anioła ubrane w jednorazowe gumowe rękawiczki. Jak to powiedział arcybiskup, arcybiskup Bigano. Jest to dowodem zdegenerowanego libido i Watykanu wobec ideologii globalistycznej. I takim dowodem jest też wybór mówców, którzy wygłaszają świadectwa i wykłady. Zwolennicy aborcji, wykorzystania materiału płodowego w badaniach, niżu demograficznego, panseksualnego programu LGBT i wreszcie nie mniej ważne oficjalnej narracji covidowej i tak zwanych szczepionek. Yy... I tutaj arcybiskup Wigano po prostu powiedział ewidentnie, że mm, Kościół kieruje się w tej chwili agendą masońską. Że mm, na, na tą konferencję zaproszono takie osoby jak y, Chelsea Clinton, która jest zwolenniczką bardzo proaborcjonistyczną, y, działaczką w ogóle, prezesi koncernów farmaceutycznych. Maltuzjanie globaliści, a no, do moderowania dyskusji zaproszono dziennikarzy, na przykład CNN, reprezentujących lewicowe media głównego nurtu. No rzecz bez precedensu tak naprawdę w historii Kościoła. I arcybiskup Wigana uważa, że konferencja ta będzie kolejnym dowodem na odejście hierarchii kościelnej od katolickiej ortodoksji. W tym kontekście mówi o głównym organizatorze, czyli przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynale Gianfranco Ravazim, który znany jest ze swoich bardzo przyjaznych stosunków ze środowiskiem masońskim i jest nawet autorem listu otwartego, w którym zwraca się do, do, do adresatów drodzy masońscy bracia. No, zobaczcie, jak to wszystko padło na pysk. Jedna z najważniejszych osób w Watykanie dzisiaj mówi do masonów y, drodzy masońscy bracia, ludzie, którzy za punkt honoru, niejako honoru, czyli wszystkich swoich działań, y, stawiają sobie obalenie Boga, obalenie wiary od kilku wieków i to dla niego są bracia. Paszoł ty, won jedna swołoczy masońska, po prostu co ty tam robisz? Y, to, 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 są, to są straszne rzeczy, jakby, jakby ktoś to mówił, słuchajcie, no nie wiem, za, 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 za jeszcze papiestwa Jana Pawła II, no, nie do uwierzenia. No niestety dzieją się na naszych oczach i niestety my na to pozwalamy. Pozwalamy, milczymy, na szczęście nie wszyscy, bo te, te nurty, te nurty wszystkie bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne, one niestety doprowadzają do tego, że świat skręca wyraźnie w lewo, ale są pewne objawy tego, że może być inaczej. Jedną z pierwszych takich rzeczy było, było to, że na początku maja pojawiła się informacja tak naprawdę u nas w Polsce o tym, że w kwietniu opublikowano we Francji list otwarty. Tak naprawdę emerytowanych już generałów i w ogóle dowódców wyższej rangi francuskich do Macrona. I mimo, że spotkał się on z bardzo negatywnym odbiorem w rządzie francuskim, między innymi z tym, że, że obecni zwierzchnicy armii, rząd zapowiedział sankcje wobec, wobec emerytowanych wojskowych, pewnie nie obniżenie emerytur i tak dalej, no to list ten cieszy się poparciem Francuzów. Mało tego, cieszy się także poparciem dużej części wojskowych ze służby czynnej. Mnie to przypomina troszeczkę czasy zamachu na może sprzed zamachu na generała de Gaulle'a, kiedy to po oddaniu Algierii, czyli tak naprawdę największej kolonii francuskiej, która była drugą, mniejszą Francją, armia zwróciła się, część armii zwróciła się przeciwko de No i, i, i był ten naprawdę niebezpieczny zamach. I próba przewrotu się nie udał ale tutaj wyraźnie widać, że zaczynają się dziać rzeczy podobne. Czyli wojsko się buntuje. No i bardzo dobrze, że się buntuje z kilku powodów. Raz, że no Francja stała się w tej chwili chyba najbardziej niestabilnym krajem Europy, a na pewno na najbardziej niestabilnym dużym krajem Europy, bo myślę, że populacja, populacja muzułmanów we Francji jest daleko liczniejsza niż populacja całej ludności belgijskiej i holenderskiej luksemburskiej i tak dalej, czyli to jest naprawdę duże, duże zagrożenie. Przypominam, a dlaczego zagrożenie? No z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli władze objęliby muzułmanie, nie zapominajmy, że Francja jest jednym z największych morcarstw nuklearnych. Oni mogą być słabi w tej chwili politycznie, ale mają bardzo duży potencjał nuklearny, wojsko tam jest dość mocne jednak w dalszym ciągu i Myślę, że musieliby odmówić posłuszeństwa rządowi, bo oddanie arsenału nuklearnego w ręce no, radykalnych islamistów, a tak by to wyglądało wtedy, no, byłoby niebezpieczeństwem dla całego świata, na pewno dla całej Europy. Więc to jest w tej chwili, czyli konserwatywna armia, konserwatywni żołnierze są jedyną. Zaporą na drodze do wzniecenia krwawej rewolucji i być może konfliktu nuklearnego na terenie Europy. Ja, jako wolnościowiec z bólem serca, muszę powiedzieć, że cieszy mnie w tej chwili to stanowisko żołnierzy, który wręcz, no, które pachnie wręcz puczem, puczem wojskowym lub zapowiedzią takiego puczu, bo. Chyba nie, inne, chyba nie ma innego, innego wyjścia. I słuchajcie, niedługo po tym ukazał się list generałów amerykańskich, też byłych, ale też mających poparcie obecnych. To nie jest tak, że, że oni piszą sobie dlatego, żeby sobie popisać. Ponad 120 emerytowanych generałów i admirałów. Opublikowało list otwarty, w którym wzywa Amerykanów do ocalenia Republiki Konstytucyjnej i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy obecnie zajmują urząd. Tak moi drodzy, to jest jedyna w tej chwili możliwość, żeby Joe Pekin Biden nie dotrwał do końca kadencji. No chyba, żeby umarł albo został odsunięty przez demokratów. Ale tam dzieją się naprawdę bardzo, bardzo niedobre rzeczy. Na szczęście opór wewnętrzny rośnie i yy, Stany Zjednoczone są w niebezpieczeństwie. Tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, a cóż nas, nas obchodzą Stany Zjednoczone? To jest kraj, który jest parę tysięcy kilometrów od nas. To zależy od którego wybrzeża, oczywiście, bo od kilku do kilkunastu tysięcy kilometrów. I yy, nie nasza broszka. To nie jest tak. Yy, kraj. Znaczy Stany Zjednoczone są jedynym sensownym, potencjalnym sojusznikiem Polski. Naprawdę. W sytuacji, kiedy jesteśmy między lewacką lewacką Unią Europejską i Niemcami, też lewackimi w tej chwili, a Rosją, to jedynym sensownym sojusznikiem nie są żadne Chiny, które zaraz pokrążą się w swoich problemach, tylko Stany Zjednoczone. Które, no, mam nadzieję, ten okres y, problemów zaraz zakończą swoich. On się zaczął y, dawno temu, tak naprawdę, zaczął się za prezydentury Busha i od tej pory zaczął się upadek, y, y, naprawdę, Stanów Zjednoczonych taki, jakie znamy, jaki znaliśmy, y, jaki ja znałem. Później, przez, później przez y, całą, całą kadencję, znaczy dwie kadencje Obamy, to już była degręgolada kompletna. Trump odwrócił niekorzystne trendy, ale w tej chwili Biden próbuje bardzo szybko nadrabiać. Na szczęście nie udaje mu się. Na szczęście nie udaje mu się dlatego, że nawet nie jest w stanie się poradzić z polityką zagraniczną, ponieważ kraje takie jak kraje, które sąsiednie dla Chin stwierdziły, że oni kierują się polityką wprowadzoną przez Donalda Trumpa i tymi sojuszami, które i umowami, które wtedy zawarli. I nie będą przyjmowały zmiany polityki amerykańskiej. Czyli Japonia, Indie, Pakistan, Filipiny pozostają wierne doktrynie polityczno-wojskowej Donalda Trumpa i wypowiadają posłuszeństwo nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to się dzieje w cichym sojuszu z Pentagonem, z wojskowymi. Podobnie zresztą Izrael. Który ma gdzieś to, co tam sobie, mimo tego, że, że, że Netanyahu, no, który nie jest z mojej bajki, nie lubię go, w, w, jako jeden z pierwszych też wysłał gratulacje dla, dla Bidena, to też powiedział, że to, co oni sobie, co tam gadają i to, co zmieniać w polityce, to Izraela w ogóle nie dotyczy, nie, nie interesuje. Oni mają swoje, swoje cele, które były ustalone wcześniej i będą je realizować. I mam nadzieję, że tak, że tak będzie. To, jest, to daje szansę nam na nowe otwarcie. Oczywiście bardzo bym się cieszył, gdyby y, Pekin Joe nie dotrwał do końca kadencji. A czy nie to, że Pekin Joe, bo jakby Kamala Harris została, to byłoby jeszcze gorzej pewnie, o ile może być jeszcze gorzej. Natomiast żeby y, y, w, doszło do wcześniejszych wyborów, y, do przewrotu może, nie wiem. Chociaż przewrót w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę według mnie bardzo, bardzo mało prawdopodobny, ale być może tymczasowy zarząd wojskowy. Ja przypominam, że tak naprawdę tam jest furtka. Tam jest furtka, ponieważ dekret, dekret Donalda Trumpa z września 2016 roku daje furtkę do tego, żeby wojsko przejęło władzę, i, do, i żeby pod nadzorem wojska odbyły się kolejne wybory. I żeby doszło do całkowitej zmiany dzisiejszej polityki Stanów Zjednoczonych. Ta furtka cały czas istnieje. My o niej zapominamy, ale ona jest i ona daje możliwość legalnego tak naprawdę rozwiązania tego problemu, czyli legalnego przewrotu. To, to był ten raport, który został opublikowany, który ewidentnie mówi o wpływach chińskich na wybory. Daje możliwość, daje taką możliwość. Nie wiem, czy on zostanie wykorzystany, ale taka możliwość jest i ja bardzo, bardzo, bardzo chciałbym, żeby się tak dokonało, ponieważ no, ta czapeczka zobowiązuje i mm, ja w przeciwieństwie do części komentatorów nie wierzę w kotki, myszki, mm, kosmitów. Wierzę w realną politykę. I w to, że to, co dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, jest niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych i niekorzystne jest dla całego świata, i że są tam jeszcze w dalszym ciągu mądrzy politycy, także wśród wojska, wśród generalicji, którzy zdają sobie z tego sprawę i którym leży na dobru serce dobro Stanów Zjednoczonych i dobro świata. I być może jak zobaczą, że za daleko to pójdzie, to może skorzystają z tego argumentu. Może być tak, że cały czas kontrolują sytuację i doczekamy do wyborów w 2022 tych połówkowych do Senatu i Izby Niższej. I wtedy, jeżeli się zmienił układ polityczny, to prezydent, administracja będzie całkowicie sparaliżowana, bo w myśl zasad funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych bez przy przewadze republikanów w Kongresie zarówno w izbie niższej jak i w Senacie prezydent nie będzie mógł zrobić praktycznie nic, kompletnie nic. Więc będzie, będą mogli go dotrwać do końca kadencji i wtedy przy przewadze republikanów pełna kontrola wyborów i miejmy nadzieję wybór naprawdę prawicowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No dzisiaj jednym z faworytów wydaje się tutaj DeSantis, gubernator Florydy, ale dla mnie gdzieś tam też jak najbardziej Kristinowem z, z południowej Dakoty, z tym, że no, to jest o tyle nierówny pojedynek, że no, Floryda jest jednym z największych stanów, stanów stanów Zjednoczonych, natomiast Dakota jest jednym z najmniejszych, na milion trzysta tysięcy ludzi mniejsza, więc oczywiście jej waga, waga polityczna i siła oddziaływania. E, Uroczej. Christine Noem jest zdecydowanie mniejsza niż byłego wojskowego twardego, twardego faceta De Santisa, ale taki duet Desantis Santis też byłby mile widziany i, i wzniósłby mnie, lewitowałbym po prostu 50 centymetrów co najmniej nad ziemią. I w nadziei na taką zmianę w Stanach Zjednoczonych. Przypatrujemy temu, co się dzieje, temu, co się tam dzieje, modlimy się i robimy swoje. O dziwo pamiętam jeszcze raz, żeby powtórzyć o subskrypcjach, łapkach w górę lub w dół, jeżeli komuś się nie podoba. Mam nadzieję, że przewaga, jednak w górę, donacjach, donatach i zrzucę na drugą część książki. Przypominam, a może tego nie powiedziałem, że ci, którzy wpłacą minimum 50 zł na zrzutkę w tej chwili, to w ramach takiego specjalnego bonusu dostaną także MP3 z już opublikowanego audiobooka części pierwszej, czyli The Profundis, czas rozpaczy, czas nadziei, część pierwsza część rozpaczy. W tej chwili pisze się drugi, znaczy pisze się, ja piszę drugi, czyli druga akurat nie będzie czasem nadziei, bo dopiero będzie trzecia, czwarta, ale część druga będzie zatytułowana Ziemski czyściec i będzie dotyczyła mojego przeszło trzynastoletniego pobytu w zakładzie karnym do momentu opuszczenia go. W a reszta będzie w następnych dwóch tomach, które będą wydane pewnie już razem. Trzecia, czwarta część będzie wydana pewnie razem. Bardzo chciałbym, żeby całość ukazała się do końca, do końca tego roku. Jest na to szansa. Druga część powinna się ukazać we wrześniu. Wydana już książkowo. Audiobook, pewnie zdecydowanie wcześniej. I z prośbą o wsparcie. Kończę, żegnam się z Wami. Zapraszam na dzisiejszy live o godzinie 20.30. Mam nadzieję, że trzy spotkania ze mną w ciągu jednego dnia nie wykończą Was. Możecie sobie to oczywiście rozłożyć na raty. Na razie do usłyszenia. Do zobaczenia.